Witam Państwa, dobry wieczór. Dziennik rozpoczynamy relacją z Moskwy. Widzieliśmy się niedawno, a zdarzyło się tak wiele. Tymi słowy Michał Gorbaczow przywitał Wojciecha Jaruzelskiego w siedzibie Komitetu Centralnego KPZR. Rozmowy obydwu przywódców, które rozpoczęły się dzisiaj o godzinie 10, trwały blisko 2 godziny. Mówiono obszernie o stosunkach między obu partiami i krajami. Podkreślono rolę tych wzajemnych stosunków. Mówiono także o potrzebie ich rozwoju we wszystkich dziedzinach, z tym, że dłużej o problematyce gospodarczej. Postanowiono powołać wspólną grupę polsko-radziecką, która przygotuje konkretne kroki, takie, by dalsza współpraca polsko-radziecka odbywała się na zasadach rozrachunku gospodarczego. W obu krajach zdążamy przecież do zdecydowanej realności procesów gospodarczych. Minister Kwaśniewski i Aleksandra Biryłkowa w obecności Michała Gorbaczowa i Wojciecha Jaruzelskiego podpisali układ o współpracy i przyjaźni młodzieży obydwu krajów. Układ ten przewiduje znaczne rozszerzenie i urozmaicenie form współpracy młodzieżowej. Chciałbym przekazać naszym polskim przyjaciołom i braciom w imieniu naszego kierownictwa i społeczeństwa gorące życzenia, życzenia sukcesów w sprawach ogromnej wagi, w odnowie Polski. Naszym polskim друзьям, naszym собратьям Polski. Uważam, że został zrobiony kolejny ważny krok na drodze naszej współpracy, umocnienia przyjaźni. Rozmowy, które dzisiaj prowadziłem z towarzyszem Gorbaczowem, potwierdziły nasze wzajemne, przyjacielskie, braterskie stosunki oparte na wzajemnym poszanowaniu. Wojciech Jaruzelski odwiedza sklep filmowy Agryko, wspólnego polsko-radzieckiego przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego. Przez chwilę przewodniczący Rady Państwa rozmawia z witającymi go mieszkańcami Moskwy. Pada pytanie, jaka jest teraz sytuacja w Polsce. Staramy się, żeby było jak najlepiej. Pomału wszystko posuwa się naprzód. Dzisiaj z Michałem Gorbaczowem wymienialiśmy doświadczenia. Mamy podobne problemy i rzecz jasna łatwiej jest rozwiązywać je wspólnie. Udziałowcem firmy Agryko ze strony polskiej jest kombinat Iglopol, ze strony radzieckiej Agroprom Serwis i 2 mniejsze przedsiębiorstwa. Celem wspólnego przedsiębiorstwa jest produkcja i sprzedaż artykułów spożywczych, kwiatów, kosmetyków i innych towarów rynkowych. W Seulu znów niespokojnie. Znowu wielotysięczne demonstracje studentów domagających się przyjaznych stosunków z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną oraz uwolnienia organizatorów niedawnych strajków. Podobnie było w wielu innych południowo-koreańskich miastach. Kredyt dla młodych małżeństw to w tej chwili 20-krotne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce uspołecznionej z roku poprzedniego. W 89 oznacza to 1 060 000 zł. Kredyt mogą otrzymać małżeństwa, w których małżonkowie nie ukończyli 35 lat, jedno z nich pracuje, a od zawarcia związku nie minął rok. Także osoby do 35 roku życia samotnie wychowujące dzieci. Od 1990 roku posiadanie mieszkania nie będzie warunkiem koniecznym. Jeżeli młode małżeństwo otrzyma w tym roku pierwsze mieszkanie, to może ubiegać się o kredyt bez względu na datę ślubu. Kolejna nowość. Młodzi kredyt otrzymają w gotówce, a nie w postaci książeczki czekowej. Nikogo też nie będzie obchodziło, na co wydadzą te pieniądze. Roczne oprocentowanie 44%, spłata w ciągu 5 lat. Nowe zasady podwajają liczbę małżeństw uprawnionych do kredytu. Wchodzą one w życie z chwilą opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. W tym wydaniu Dziennika to wszystkie informacje. Dziękuję. Do widzenia.